dalej jedziemy. Kierunek Warszawa. Za 18 km będziemy w Warszawie, a do kempingu następnego mamy troszkę więcej, gdzieś koło 40. Także idziemy na kemping taki fajny też nad jeziorem. Nazywa się Baba Lake w Warszawie. On jest, można powiedzieć, na dole Warszawy. Jak wjeżdżamy od Gdańska w górę, to musimy odjechać obwodnicą i zjechać na dół, żeby być na tym kempingu. Wybraliśmy go, ponieważ ma bardzo dobrą linię, ładnie, malowniczy taki kemping położony. Blisko do centrum. Można pojechać autobusem. Blisko jest przystanek kempingu. Przyjeżdżają też Ubery. I 2 km od kempingu jest droga taka główna, gdzie jeździ więcej autobusów, więc można zostawić samochód gdzieś w pobliżu i pojechać sobie autobusem. Mamy w planie pozwiedzać jeszcze trochę Warszawę, bo żeśmy ją do końca też nie zwiedzili. Także będziemy kontynuować naszą podróż wakacyjną. Warszawę, bo ją tak objeżdżamy troszeczkę do dołu, a tu samolocik właśnie ląduje sobie. O, już zaraz zaczekam, nie będzie widać. Już zleciał. Nie wjeżdżamy na razie do centrum, bo chcemy odjechać sobie na dół. A na kemping mamy właśnie od strony tutaj dołu Warszawy, więc później będziemy mieć też łatwiej, żeby wyjechać stąd. Na centrum pojedziemy sobie troszkę może samochodem, troszkę autobusem. Tutaj jesteśmy blisko lotniska. Ruch na drodze jest. Jest 14 godzina, ale jadą tu samochody cały czas. Pogoda w Warszawie nas przywitała bardzo ładna. 27 stopni, słoneczko. Niebo bezchmurne. Także jest naprawdę fajnie. Cieszymy się, że jedziemy z pogodą i będziemy mieć pogodę, bo jak nie ma pogody, to wtedy naprawdę nie chce się nic, nie? Zwiedzanie wtedy nie ma sensu, a siedzenie na kempingu to też nie należy do miłych i przyjemnych, więc fajnie, że jest pogoda. Sprzyja nam zresztą jak co roku. W zeszłym roku byliśmy 17 dni w podróży, 16 dni mieliśmy pogodę, a jeden dzień w ostatni padał deszcz, więc poszliśmy do Wieliczki, a w tym roku jesteśmy 21 dni w podróży i pogody nie mieliśmy 2 dni, z tego wczoraj trzeci. To można powiedzieć, że 3 dni nie mieliśmy pogody. Tak było pochmurno, mżawka padała. Ale i tak dużo mamy pogodę, więc cieszymy się, że się udaje ta pogoda nam i tam, gdzie jedziemy, tam pogoda jedzie z nami. Już żeśmy się na kempingu rozłożyli i jedziemy do centrum Warszawy. Piękna pogoda, 27 stopni, słoneczko. Kemping fajny, ale troszkę na odludziu, ale to też ma swoje zalety. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. Ooh.
This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Cześć, witam. Pokażę wam, jak wygląda ten camper park. Jesteśmy na Wawa Wake. Tutaj żeśmy się zatrzymali. Dosyć fajne miejsce. Także jak ktoś jest blisko Warszawy, czy chciałby się zatrzymać w Warszawie, no to jak najbardziej może tutaj przyjechać. Tutaj jest brama wjazdowa. Camper park. Tutaj jest serwis. Zrzut wody. My stoimy sobie tutaj taką. Tak żeśmy sobie stanęli tutaj. Na obiekcie jest wake. Także można popływać. Tutaj jest bar, który jest otwierany. Tam właśnie pływają. A tam daleko jest recepcja. Przy tym barze tam trzeba podejść i można załatwić wszystkie formalności. Tutaj jest ten camper system, czyli można nalać wody i można opróżnić kasetę. Kasetę opróżniamy tutaj. To jest to. Brama wjazdowa tak trochę nietypowo, bo jest na kod. Każdy, kto chce wjechać, musi podać kod do bramy. Dostaje kod z recepcji i może sobie wjeżdżać i wyjeżdżać, kiedy chce. Tak to jest rozwiązane. No. No dobra. To tyle. Cześć. Właśnie przyjechaliśmy do zatoru. Szukamy miejsca, gdzie możemy zaparkować. To możemy się zapytać, Piotrek, chcesz? No, zapytaj się. Nie, jakieś szlabany będą. On mówi. A to jest wielkie. To jest zakaz, widzisz. Więc to nie tędy. Przyjechaliśmy do zatoru na szaleństwo do Energylandii. Jutro będziemy się bawić. Dzisiaj przyjechaliśmy już tutaj się ustawić. A jutro... Gdzie te szlabany? Dojechaliśmy na parking. Szukamy sobie podłączenia. Bruno, ciszej! Już widać tutaj. Mama, tam jest jakiś... Zjeżdżalnie. Mama, tam jest jakiś... Dojechaliśmy na pole kempingowo-namiotowe. Okazuje się, że jest tylko 3 słupki z prądem. Gdzie wszędzie są wtyknięte podłączenia i nie ma się gdzie podłączyć. Ale to na tą chwilę nie robi problemu, bo mamy przyczepę, gdzie można na 12 V podłączyć cokolwiek. I jakoś damy radę, a później będziemy próbować się może z kimś podłączyć. Mama, nie trzymaj, bo będę spuszczać. Cześć, moi drodzy, jesteśmy przy Energylandii. Jutro właśnie idziemy
i zabieramy was na ekstremalne kolejki. W moje urodziny. W moje urodziny, tak, jutro są moje urodziny i wchodzę za złotówkę. Przyjechaliśmy tu, tak się akurat złożyło. Przyjechaliśmy tu walczyć. To tak się akurat złożyło, że po prostu tak jakby mam urodziny, jak jedziemy do Energylandii. I mega, mega się cieszę po prostu, że swoje urodziny pójdę do Energylandii, więc no mega. Po prostu nie mogę w to uwierzyć, że właśnie w swoje urodziny pójdę tam i mama, no w ogóle to jest... śmigać na karuzelę. Tak już cześć się po prostu. Pójdziemy też na strefę wodną i o, idzie tata. James Bond. O, mamy tutaj tam. I co, są miejsca? Droż. Dobra, to już.